w Abecadle Kisiela pod hasłem Jerzy Giedroyć napisał: ja całe życie się z nim właściwie kłócę, ale mu wszystko zawdzięczam. Świadectwem tego, co łączyło, ale też co w pewnych istotnych sprawach dzieliło obu tych wybitnych Polaków, jest wydany właśnie tom ich listów z lat 1946-1991. O tej korespondencji porozmawiam z synem Stefana Kisielewskiego, Jerzym, oraz doktorem Łukaszem Garbalem, który ten tom opracował, a także Piotrem Kłoczowskim, kuratorem serii Archiwum Kultury, w której te listy zostały wydane. W jednym z listów do pana ojca Giedroyć pisze: pan reaguje jak mimoza, a przypomina kaktus. Potem Kisiel jeden z listów tak podpisuje: mimoza, kaktus, ale redaktorowi nie pozostaje dłużny, pisząc: mój felieton się panu nie spodoba, ale musi pan po chrześcijańsku cierpieć. O, iskrzy, iskrzy w tych listach, ale przecież nie mogą chyba bez siebie wytrzymać. Tak było? Ja mam wrażenie, Jerzy Kisielewski, że ja sam odkryłem kolejny poziom relacji między redaktorem a moim ojcem, bo sam zapytałem kiedyś redaktora. To wtedy, kiedy pojechaliśmy wręczać mu nagrodę Kisiela lata temu, i w pewnym momencie zapytałem: a o co panowie się kłócili? Redaktor bez wahania odpowiedział: o wszystko. Ale z listów wychodzi, że uważali tą dyskusję za twórczą i za potrzebną. Ojciec bronił swoich tez, choć zapamiętany jako człowiek o niezmiennych poglądach, ojciec zawsze tłumaczył, że tylko krowa nie zmienia poglądów, i bronił prawa do zmiany poglądów. No więc coś niezwykłego. Nagle dostajemy, można by powiedzieć, dwa portrety. Portret mego ojca wisi, pędzla Józefa Czapskiego, wisi w Maison Lafitte, aż się prosi, żeby po tych listach zobaczyć taki wspólny portret, prawda? I Giedroyć z ojcem podczas dyskusji. No, ojciec wielokrotnie powtarzał, że miał w życiu dwóch naczelnych redaktorów. To był Jerzy Giedroyć i Jerzy Turowicz. I z każdym był związany grubo ponad pół wieku. Wspomniała pani o buncie młodych, późniejszej polityce, w której ojciec rozpoczynał, z rekomendacji Czesława Miłosza, notabene. Już w swojej pierwszej powieści, pisanej podczas okupacji, w Sprzysiężeniu, pojawia się radca Geisztor, który jest Giedroyciem, prawda? Czyli znali się, ojciec był pod wrażeniem. Taki istotny jest moment, to jest 57 rok, kiedy ojciec zostaje posłem i wreszcie wyjeżdża za granicę, i redaktor osobiście przeprowadza z ojcem wywiad. Jest rozmowa na tematy krajowe na łamach kultury. Widać, że tam jest różny sposób widzenia. No a jednocześnie przyjaźń jest, są więzy. Tym bardziej, że ten 57 to jest bodaj pierwszy raz, kiedy widzą się od lat 30, kiedy się poznali. No, wojna ich zupełnie.